Był bank, będą mieszkania. Rozpoczęła się już kolejna mieszkaniowa inwestycja w katowickiej Koszutce. Już na etapie rozbiórki nie przypadła do gustu okolicznym mieszkańcom. Narzekają na hałas i zgłaszają inwestycje do inspektora nadzoru budowlanego. Łukasz Kądziołka. Nad dzielnicą Koszutka w Katowicach już od jakiegoś czasu górują wysokie żurawie. W niewielkiej odległości trwają dwie duże budowy, a teraz dołączy do nich trzecia przy ulicy Katowickiej. O tym, że prace są w toku, świadczą m.in. te odgłosy. Nie tylko na targu jest głośno. Trzeba okna zamykać, nie? Okna się zamyka. Akurat teściowa była, to nie mogła spać w ogóle. Ale w nocy chyba nie pracują. W nocy nie, no ale do późna wieczora. Okazuje się, że skargi dotyczące budowy dotarły już do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Pojechał na budowę, żeby się zorientować w możliwościach ograniczenia. Jak rozumiem, pylenia, no to zraszanie, ale jeżeli się nie mylę, to może tam chodzić również o drgania. I tam budowa napotkała na trudność w postaci głazu, który przeszkadza w wykopach. Na razie trwa rozbiórka budynku, w którym przez wiele lat znajdował się bank. Wyrośnie tu dużo wyższy, kaskadowy obiekt, który będzie miał maksymalnie 16 pięter, a w środku znajdzie się około 200 mieszkań. Dojazd dla nowych mieszkańców zostanie poprowadzony tą wąską drogą. Tuż przy targowisku ma być zlokalizowany wjazd do garaży w budynku. To również budzi wątpliwości. Deweloperzy troszeczkę o tym nie myślą. Oni tylko myślą o tym, żeby zarobić, wie pan. A to czy ludzie będą latać helikopterami, samolotami. Miasto potwierdza, że zgodnie z wydanym już we wrześniu ubiegłego roku pozwoleniem na budowę, dojazd do inwestycji będzie się odbywał od tyłu targu. Zastrzeżenia do inwestycji mieszkańcy zgłosili do wojewody. Podtrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę, którą wydał Wydział Urzędu Miasta, w związku z czym tu w tym segmencie wszystko jest tak, jak być powinno. Mieszkania budowane przez firmę Rezi przy ulicy Katowickiej mają być gotowe w 2026 roku. Prace wyburzeniowe mogą potrwać do końca maja. Wraz z dwoma wspomnianymi inwestycjami firmy Atal na rynek nieruchomości trafi łącznie prawie 2000 mieszkań.